Żadna lista superbohaterów nie byłaby kompletna bez przykładu czystej, brutalnej siły. Takiej jak nabrzmiałe mięśnie Hulka przedzierające się przez jego koszulę. W świecie zwierząt jest taki prawdziwy bohater. Nazywa się chrząszcz gnojowy. Chrząszcz gnojowy jest w rzeczywistości najsilniejszym zwierzęciem na całym świecie. Zdolnym do ciągnięcia 1140 razy większego ciężaru niż jego masa ciała. Nasz bohater chrząszcz gnojowy staje się jeszcze bardziej bohaterem kina akcji, kiedy usłyszysz, dlaczego jest taki silny. To jego nienasycony apetyt seksualny lub po prostu biologiczna potrzeba rozmnażania się. Wymaga takiej brutalności. Samica chrząszcza gnojowego kopie nory w łajnie, aby stworzyć przytulne miejsce do krycia. Jeśli więcej niż jeden samiec wejdzie do jaskini miłości, brutale muszą z całą siłą wypchać stamtąd słabszego konkurenta. Poza wielką siłą mają jeszcze jedną supermoc. Potrafią nawigować ze słońca, a w nocy z układu gwiazd w Drodze Mlecznej. Gepardy jako najszybsze zwierzęta na świecie? Na lądzie tak, ale w powietrzu jest inny superbohater. Sokół wędrowny. Sokół wędrowny to jedne z najbardziej rozpowszechnionych ptaków na świecie. Mają długość ciała 34 do 58 cm i rozpiętość skrzydeł od 74 do 120 cm. Ich dieta składa się z małych i średnich ptaków. Są bardzo szanowanymi ptakami sokolniczymi ze względu na ich silne zdolności łowieckie i wysoką podatność na szkolenie. Najbardziej zdumiewającą rzeczą w tej rasie ptaków jest jej olśniewająca prędkość. Kiedy sokół wędrowny nurkuje w kierunku swojej ofiary, opiera skrzydła o swoje ciało, tworząc aerodynamiczny kształt łzy, który minimalizuje obór powietrza. Często widziano je lecące z prędkością 320 km na godzinę. Najwyższa zarejestrowana prędkość sokoła wędrownego to 389 km na godzinę. Jest to idealne rozwiązanie do szybkiego uderzenia w niczego nie podejrzewające ptaki i małe ssaki. Zwykle poruszają się z prędkością od 75 do 85 km na godzinę. Kojarzycie superbohatera zmiennokształtnego Lokiego? Jest takie zwierzę, które ma jego umiejętności. Ośmiornica naśladująca posiada chromatofory. Komórki te umożliwiają im mieszanie się z otoczeniem. Dzięki temu ośmiornica naśladująca może podszywać się pod prawie 15 innych gatunków wodnych, takich jak meduzy, skrzydlice i węże morskie, odstraszając potencjalnych wrogów lub oszukując zdobycz. Ośmiornica decyduje, które zwierzęta są najbardziej odpowiednie do naśladowania w danym momencie na podstawie tego, jakie wydaje się zagrożenie. W ciągu kilku sekund naśladująca ośmiornica może przekształcić się we wszelkiego rodzaju toksyczne stworzenie morskie, chroniąc się przed drapieżnikami na dnie. Sprawianie, że wyglądasz na silnego i zaciekłego, podczas gdy w rzeczywistości jesteś słaby, to supermoc albo po prostu przebiegłość. Oceńcie sami. Każdy z nas chciałby jako stworzenie poruszające się po lądzie mieć umiejętność latania lub chociażby szybowania. Jest w świecie zwierząt wąż, który to potrafi. Chryslopelea paradisi jest jajorodnym, dziennym, nadrzewnym i jadowitym wężem, ale jego ugryzienie, choć silne, nie jest uważane za niebezpieczne dla ludzi. Mierzy od 1 metra do 1,20 m. Ten wąż szybko ślizga się po gałęziach. Jest w stanie wykonywać loty szybowcowe, rzucając się z jednej gałęzi, aby wylądować na innej gałęzi lub na ziemi. Rozpościera żebra, aby zwiększyć powierzchnię ciała i podciąga brzuch. Głębokie wklęsłe zagłębienie, które służy jako spadochron, opór powietrza spowalnia jego opadanie, a zmieniając pozycję ciała może się przemieszczać, aby opaść dalej o prawie 100 metrów. Superman potrafi w locie wykonywać różne ewolucje, co było bardzo efektowne w filmach. W świecie zwierząt na pierwszy rzut oka zdolność unoszenia się w powietrzu i latania do tyłu może nie wydawać się szczególnie niesamowita. Ale jeśli się nad tym zastanowić, to normalne ptaki nie posiadają takiej zdolności. Najmniejsze ptaki i kolibry mają wszystkie te ruchy. Ponadto są jedynymi ptakami, które mogą latać do tyłu, do przodu, a nawet do góry nogami.
Kolibry mają jeszcze drugą supermoc, postrzegają świat jakby w zwolnionym tempie. Wynika to z ich bardzo szybkiego metabolizmu i tego, że ośrodek nerwowy wyjątkowo szybko przetwarza ogrom dostarczanych informacji. Dzięki tej zdolności mają tak wspaniały refleks. Następny superbohater na naszej liście ma niezniszczalną zbroję niczym postać z filmów Marvela. Zbudowana z kreatyny, białka budującego ludzkie paznokcie i rogi nosorożca kreatyna, tworzy grubą powłokę łusek ochronnych pokrywających łuskowce. Łuskowce zwijają się w kłębek, gdy czują się przestraszone, używając swoich łusek jako ochrony przed drapieżnikami. Nawet tak mocny drapieżnik jak lew nie może ich podrapać ani ugryźć. Jednak nawet takie supermoce zawiodły w walce z ludźmi, którzy uczynili to zwierzę najczęściej sprzedawanym zwierzęciem na świecie. Kameleony to z pewnością jedne z najbardziej fascynujących gadów. Wiele jest nieprawdziwych informacji o jego superumiejętności, jaką jest szybka zmiana koloru. Nie dostosowują one koloru do powierzchni, na której się znajdują. Po prostu zmianą koloru sygnalizują, w jakim są stanie. Kiedy wyczuwają zagrożenie lub kiedy są całkowicie zrelaksowane, przyjmują inne kolory, niekoniecznie te, które komponują się z ich otoczeniem. Następną ich umiejętnością jest to, że oczy poruszają się niezależnie od siebie i każde oko może patrzeć w inną stronę. Potrafią również widzieć światło ultrafioletowe, a to zdecydowanie rzadko spotykana umiejętność. Kolejną supermocą jest strzelanie do swojej ofiary swoim językiem z prędkością 100 km w 1/100 sekundy, a zasięg tego strzału jest na odległość 2,5 raza większą niż długość ich ciał. Kolejnymi zwierzętami z superumiejętnościami są koziorożce alpejskie. Koziorożce alpejskie to gatunek endemiczny dla Alp w Europie. Można go spotkać wysoko w górach na stromych zboczach od 2300 do 3800 metrów nad poziomem morza. Potrafią wspinać się po niemal pionowych górskich ścianach. Ich preferowane siedlisko może sprawić, że nawet najbardziej doświadczony alpinista zacznie się zastanawiać nad próbą zdobycia bardzo nierównego terenu. Mimo dużego ciężaru ciała, np. u samca około 100 kg, długich rogów około 100 cm, poruszają się po stromych ścianach jak główny bohater w Mission Impossible. Mają niesamowity zmysł równowagi i na pewno brak im lęku wysokości. W jeszcze niedalekiej przeszłości różne prymitywne wierzenia w magiczne i lecznicze właściwości różnych części ciała koziorożca alpejskiego doprowadziły niemalże do jego całkowitego wytępienia. Kolejnym organizmem na naszej liście zwierząt posiadających supermoce jest ogórek morski. Wiadomo, że te stworzenia mają dwie imponujące cechy. Przede wszystkim, gdy są zagrożone, wylewają swoje wnętrzności, które mają za zadanie uwięzić napastnika swoimi lepkimi narządami. Ponadto wydalone wnętrzności stanowią łatwą kolację dla drapieżnika, co daje ogórkowi morskiemu szansę na ucieczkę. Po drugie, tkanka ogórków morskich jest bogata w substancję zwaną kolagenem, która może przełączać się między stanem ciekłym a stałym i z powrotem. To daje im moc upłynienia ich swoich ciał i wlania ich do szczeliny w skale, gdzie mogą ponownie się zestalić. To jak umiejętność Terminatora, natura naprawdę jest niesamowita. Ostatni superbohater na naszej liście ma tak skuteczną broń, że wszyscy trzymają się od niego z daleka. Skrzydlica ognista to piękna i niesamowita ryba tropikalna z długimi, płynącymi płetwami i śmiercionośnymi kolczastymi mackami. 18 jadowitych kolców skrzydlic może przebić ludzką skórę i zadać straszne, ale nieśmiercionośne urządlenie. Te kolce są tak skuteczną bronią, że nie mają naturalnego wroga, gdyż wszystkie zwierzęta boją się po prostu kontaktu z nimi. Rzadko te kolce są używane do polowania na jedzenie, służą tylko do obrony. Ze względu na brak naturalnego drapieżnika, skrzydlice stały się inwazyjne w kilku częściach świata i budzą niepokój ekologów. To już jest koniec naszej super listy. Mamy nadzieję, że wytrwaliście do końca. Jeśli spodobał Wam się nasz film, bardzo prosimy o udostępnianie, polubienia i komentowanie. To bardzo pomaga, a za każdą subskrypcję będziemy bardzo wdzięczni. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć.